W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu odbył się pokaz tańca towarzyskiego wychowanków klubu Ametyst, działającego w ramach Miejskiego Domu Kultury, którzy trenują pod okiem doskonałego tancerza i trenera Mirosława Mleczka. Proszę Państwa, prowadziła nas grupa najmłodsza i to tak naprawdę najmłodsza w mojej 18-letniej karierze tutaj instruktora tańca. Ta grupa jest chyba najmłodszą grupą i ogromne brawa dla nich, proszę Państwa, bo im się udało. Bardzo ładnie było. Zimowy pokaz tańca jest jednym z dwóch, jakie odbywają się dla rodziców, rodziny i mieszkańców Lubania każdego roku. Dzisiejszy pokaz to jest właściwie taka wywiadówka taneczna. Co roku są w szkołach normalne wywiadówki, my mamy wywiadówkę taneczną. Działamy jako Klub Tańca Towarzyskiego Ametyst przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu i po prostu rok rocznie zawsze jest wywiadówka na półrocze, na koniec rozdanie świadectw, czyli jest to praktycznie tak jak szkoła. Mirosław Mleczek twierdzi, że miasto obfituje w talenty muzyczne. Lubań ma się czym szczycić, bo wyszło stąd naprawdę parę znamienitych osobistości, jeżeli chodzi o taniec towarzyski. Powiem tylko tak, niektórzy jeszcze tańczą, jest to taka czołówka Polski, tancerze. Wiadomo, że to już nie w Lubaniu niestety, bo nie mamy studiów i każdy, kto kończy maturę, odchodzi do ośrodków tam akademickich, a tancerze przeważnie są dobrzy uczniowie i odchodzą do tych i tam rozwijają się naprawdę bardzo. Powiem tylko tyle. Jedna osoba z Lubania w tej chwili między innymi pływa na promach zagranicznych między Dubajem a Emiratami Arabskimi po prostu i tam z tego utrzymuje się. Mieliśmy półfinalistów Mistrzostw Polski tutaj z Lubania, także dzisiaj będzie dawała pokaz para lubańska, nasza para S-klasowa w tańcach latynoamerykańskich. Jeszcze tegorocznie Mistrzowie Polski Zachodnich w tańcach latynoamerykańskich, także myślę, że klub może się czymś poszczycić. 18 lat pracy, no myślę, że to już kawałek czasu. Według instruktora jest sporo dzieci, które obecnie tańczą w klubie i już rokują nadzieję na sporą karierę. Taniec jest to sztuka, która wymaga bardzo dużo pracy, dużo sumienności, uczy przede wszystkim odpowiedzialności w stosunku do pary i partnera. Tak, jak najbardziej. Są dzieci, które rokują bardzo dobre nadzieje. Powiem tutaj, bardziej się liczy pracowitość, wytrwałość i sumienność niż talent na początku. Każdy na początku może przejawiać talent, ale to musi być poparte ciężką pracą, długoletnią pracą. Przez wiele lat Lubań na tanecznej mapie Polski stanowił białą plamę. Dopiero w roku 1995 Miejski Dom Kultury przygarnął pierwszą grupę miłośników tańca towarzyskiego, którzy trenowali wówczas pod okiem Jacka Hajdasza i Izabeli Szczęsnej. Wiosną 1996 roku grupę przejął instruktor dojeżdżający z Lwówka Śląskiego Mirosław Mleczek. Jesienią 1996 roku w Polskim Towarzystwie Tanecznym został zarejestrowany amatorski klub tańca towarzyskiego pod nazwą Ametyst. Got it back for me, then help me out.
nas chyba za nie mówili. Mam nadzieję i wrażenia. Brawa ogromne. I proszę zobaczyć, nikt się nie pomylił. Pięknie było. Dominik, zmienisz partnerkę. Zapraszam do czatu. Raz, dwa, trzy.